Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Vega Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd wegańskich wiadomości. Jest to tydzień 17.2019 roku. Króliki z zaszybanymi powiekami infekowane wirusem cholery. Blisko 10 tysięcy królików zostało użytych na uniwersytetach Wielkiej Brytanii w celu różnych eksperymentów. Według Animal Justice Project wiele z tych projektów obejmowało zaszywanie im powiek, wstrzykiwanie cholery oraz bolesne zastrzyki prosto w kręgosłup. Według tej organizacji chroniącej praw zwierząt z roku na rok placówki badawcze są coraz bardziej skryte, jeśli chodzi o ich działania. By rzeczywiste liczby oraz rodzaj tych działań nie ujrzał oczywiście światła dziennego. Organizacja skontaktowała się ze 112 uniwersytetami, 7 z nich nie dało żadnej odpowiedzi, 33 z nich odmówiło podania jakichkolwiek danych. W rezultacie Animal Justice Project utworzyło nową kampanię pod nazwą Missing, która będzie miała na celu zwrócenie uwagi na problem testów na królikach w Wielkiej Brytanii. Gitarzysta Queen chwali weganizm na Instagramie. Brian May, gitarzysta oraz autor tekstów piosenek zespołu Queen, pochwalił się na Instagramie swoimi nowymi wegańskimi butami. Nie tak dawno protestował przed siedzibą premier Wielkiej Brytanii Theresy May, namawiając ją do szybciej akcji w sprawie zakazu importowania futer. Brian powtarza, iż stoczył ze sobą wewnętrzną walkę, tłumacząc się tradycją. Tym, co było jego przyzwyczajeniem od czasu koncertu Live Aid, czyli Nike, Adidas, to były jego marki, lecz tak naprawdę nie było wytłumaczenia na przyczynianie się do dodatkowego cierpienia zwierząt. May również namawia niewegan do próbowania wegańskich potraw oraz produktów cruelty free. Mówiąc, za każdym razem, gdy inwestujesz w produkty wegańskie, inwestujesz również w zdrowie planety, zwierząt, które na niej żyją, jak również swoje. I nie możesz mieć już żadnych wymówek. Wegański aktywista zostaje wtrącony do więzienia. Wegański aktywista James Warden spędził w areszcie 48 godzin bez żadnego jedzenia po tym, jak w placówce Perth Hakee nie zagwarantowano mu roślinnych posiłków. James jest członkiem organizacji Direct Action Everywhere. Oskarżony został o bezprawne wtargnięcie oraz kradzież po tym, gdy stwierdzono, iż ukradł martwe prosiątko oraz cielaka z dwóch farm. Policja skonfiskowała cielaczka Theo, o którym mówiłem Wam w poprzednim odcinku, oraz oddała go do farmy cielęcej Bangor, skazując maluszka na śmierć. Niektórzy z nich według Wardena twierdzili, że ma iść zjeść trochę mięsa, pomimo wszystkiego, co przeżył aktywista w wypowiedzi dla 7 News. Mówi, że to przeżycie było niczym w porównaniu do tego, co muszą przeżywać zwierzęta każdego dnia. McDonald's w Niemczech wypuszcza wegańskiego burgera. Rzecznik fast foodowego giganta stwierdził, że burger przetestowany został już przez ekitchen.com i zapewnia klientom typowy smak McDonald'sa, tyle tylko, że w roślinnej odsłonie. Kotlet w burgerze został stworzony przez Nestle pod nazwą Garden Gourmet Incredible Burger, a na rynek zostanie wypuszczony jako samodzielny produkt w tym miesiącu w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Norwegii oraz Szwecji. Na dzień dzisiejszy wegańskie opcje w restauracjach McDonald's dostępne są wybiórczo tylko w niektórych krajach, jednak firma ujawniła, że z powodu rosnącego zapotrzebowania na takie produkty planuje wprowadzić ich większą ilość. I teraz uwaga, pomimo tego, że burger jest w pełni wegański, to został on oznaczony jako wegetariański, gdyż będzie podgrzewany na tym samym urządzeniu, co produkty zawierające mleko. Miley Cyrus, Snoop Dogg i inni wypuszczają piosenkę o zmianach klimatycznych. Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Snoop Dogg, Miley Cyrus to tylko kilka imion celebrytów, którzy wzięli udział w produkcji hitu, który poszerza świadomość ludzi na zmianę klimatu na naszej planecie. Z okazji Dnia Ziemi, czyli 22 kwietnia, raper Lil Dicky zebrał razem ogrom influencerów oraz artystów, by wzięli udział w tej produkcji. Każdy z nich pojawia się jako zwierzę lub roślina, DiCaprio natomiast jako wygenerowana komputerowo wersja siebie samego. Mam dla Was ciekawy challenge, zgadnijcie jaka roślina pojawi się w tym teledysku Snoop Dogg. Materiał wideo niewiele jednak mówi o rzeczywistych zmianach klimatycznych.
a jedynie o miłości do Ziemi, przez co przez wiele osób może nie zostać do końca zrozumiany, a po raz kolejny stanie się po prostu następnym wpadającym w ucho hitem. Simon Cowell przechodzi na weganizm. Cowell, który w tym roku skończył 60 lat, już odrzucił mięso, mleko, pszenicę oraz cukier, ma jednak zamiar pójść krok dalej i pozbyć się ryb ze swojej diety, stając się weganinem w 100%. Simon podjął decyzję o odrzuceniu produktów zwierzęcych ze swojej diety po upadku ze schodów w 2017 roku. Postanowił zadbać w końcu o swoje zdrowie. W wywiadzie dla The Sun mówi, że jak wiele osób lubił tak zwane comfort foods, jednak przestawienie się na zdrowsze opcje nie było dla niego aż tak bardzo trudne. Stwierdził również, że zmiana żywienia znacząco wpłynęła na jego wygląd. Jak sam twierdził, był mocną ósemką, a teraz w skali od 1 do 10 jest 11. Adidas wypuszcza na rynek trampki z plastiku wyłowionego z oceanów. Gigant odzieżowy pracuje nad butem do biegania, który w 100% wytworzony zostanie z plastiku, który został wyłowiony z mórz oraz oceanów. Obecnie nowy model trampka jest w trakcie testów, a firma planuje jego premierę na 2021 rok. W zamyśle firmy jest pozbycie się wszelkiego rodzaju odpadów, w tym celu również przedstawia bardzo ciekawą koncepcję. Zniszczone trampki będą mogły być zwrócone do producenta, następnie zostaną posiekane, a materiały z nich utworzone zostaną po prostu użyte do nowych trampków. Adidas planuje wypuścić 11 milionów par nowych butów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat newsów, zapraszam Was na vegafitness.pl. Do zobaczenia.